A ja chciałem się dzisiaj dzielić z wami kolejnym tematem, który przeżywam, który jest dla mnie ważny, ale trudnym tematem. Sam się zastanawiam, czemu ja wybieram trudne tematy. Ale dzięki Bogu, choć nie wiem, czy mogę powiedzieć dzięki Bogu, ale nie mówię tak często, więc jakoś to zniesiecie, te trudne tematy co jakiś czas, ale one są na pewno potrzebne. Kilka miesięcy temu dzieliłem się z wami z tego miejsca na temat siedmiu cech duchowego życia. Siedmiu cech, które jeśli w naszym duchowym życiu są widoczne, to świadczą o tym, że duchowo żyjemy i jesteśmy zdrowi duchowo. I kolejnym razem, czyli poprzednim razem, jak tutaj stałem na tym miejscu, dzieliłem się z wami na temat duchowego wzrostu, ponieważ prawidłowy duchowy rozwój myślę, że jest taką jedną z najbardziej, albo może najbardziej charakterystyczną cechą tego, że duchowo żyjemy, że jesteśmy duchowo zdrowi. A dzisiaj chcę kontynuować ten cykl i dzielić się z wami na temat cechy, która jest najbardziej charakterystycznym objawem dojrzałości. Chcę dzisiaj mówić na temat cechy naszego charakteru, która najlepiej, najbardziej wskazuje na to, czy prawidłowo, duchowo wzrastamy, czy nie. Jaka to cecha? Tą cechą jest pokora. Pokora jest Bożym standardem dla nas. Pokora jest wizytówką nowej, przemienionej Bożej natury w nas. Ile w nas pokory, tyle w nas nowej, przemienionej natury. Nikt z nas, bracia, siostry, i tu na dole, i tam na balkonie, nie jest wolny od pychy. Wszyscy jesteśmy nią skażeni i wszyscy się z nią zmagamy. Dałby Bóg, aby każdego dnia w mniejszym stopniu byliśmy nią skażeni i w mniejszym stopniu musieliśmy się z nią zmagać. A werset przewodni, który chciałem przeczytać, zapisany jest w pierwszym liście Piotra, 5:5-6. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Boże wezwanie. Do wszystkich, do każdego z nas przyjmijmy postawę pokory względem siebie. W naszych relacjach, w naszych rozmowach, postępowaniu, odnoszeniu się ma być widoczna pokora. I z pokorą też przyjmijmy wszystkie uwagi o ławkach, które było przed chwilą powiedziane i zastosujmy się do nich.
Pokora jest częścią miłości, bracie, siostry. Nie ma miłości bez pokory. Nie możesz kochać drugiego swojego brata, jeśli nie okazujesz względem niego pokory. A więc wszyscy, jak to mówił nasze przetłumaczenie, mamy oblec się w szatę pokory albo przyjąć postawę pokory względem siebie. Boże Słowo bardzo dużo mówi na temat pokory. Ja zawsze, jak już przypominam wam, ze względu na wzrok czytam jeden, dwa wersety. No i też nie byłoby czasu, żeby tych wersetów tutaj czytać wszystkie, ale tak tylko podsumuję. Bóg w kilku miejscach, zwłaszcza w przypowieściach Salomonowych, mówi o tym, że nienawidzi grzechu. I wszyscy o tym dobrze wiemy. I Bóg wymienia grzechy, których nienawidzi. Jak myślicie, jaki grzech wymieniony jest zawsze na pierwszym miejscu? Pycha. Tak jest, pycha. Bóg nienawidzi pychy. Chciałem powiedzieć, przede wszystkim nienawidzi pychy jako grzechu. Nie wiem, czy można mówić, że Bóg czegoś, jakiegoś grzechu nienawidzi bardziej lub mniej. Ale zawsze Bóg wymienia to i na pierwszym miejscu nienawidzi pychy. I Bóg powiedział, że za pychą idą zawsze pewne konsekwencje. I też w wielu miejscach Bożego Słowa czytamy o tym, że za pychą zawsze przychodzi co? Upadek, poniżenie, ruina, hańba. A za pokorą zawsze idzie cześć, wywyższenie. To jest Boże przeznaczenie dla nas, bracia, siostry. Bo Bóg powiedział, no znaczy apostoł Paweł w swoim liście pisze, wiemy, że to jest pod namaszczeniem Ducha Świętego, że Bóg przeznaczył nas, tych, których przedtem znał, przeznaczył nas, abyśmy stali się podobni do obrazu Syna Jego, czyli do obrazu Pana Jezusa. Jaka cecha najbardziej upodabnia nas do Pana Jezusa? Oczywiście łatwo już teraz się domyślić, że chcę powiedzieć, że to jest pokora. Dlatego, że Pan Jezus tylko raz powiedział do swoich uczniów: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A w liście chyba do Koryntian, nie, do Filipian, apostoł Paweł mówi, że takiego bądźcie względem siebie usposobienie, albo taką postawę zajmijcie względem siebie, albo inne tłumaczenie jest: takie dążenie niech was wypełnia, jakie było w Chrystusie Jezusie. I o jakim dążeniu, o jakiej postawie, o jakim usposobieniu tam mówi autor? O pokorze. Będąc Bogiem, uniżył się. A więc pokora. Pokora upodabnia nas do Chrystusa. Przywdziejcie szatę pokory. Przyjmijcie postawę pokory względem siebie, gdyż jeśli tak nie będzie, to Bóg zacznie działać. Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym okazuje łaskę. Bóg nienawidzi pychy, brzydzi się pychą. I bracia, siostry, swoje dzieci będzie uczył pokory. I będzie starał się, aby zniszczyć w naszym sercach, w naszym życiu, w naszym charakterze, zniszczyć pychę. Pycha. Pycha to najbardziej ukryty grzech. Najtrudniej dostrzec w swoim życiu pychę. Wiecie, tu w zborze, no to wszyscy jesteśmy pokorni. Bardzo pokorni w swoich rozmowach, odnoszeniu się do siebie. Ale wiecie, są różne sytuacje. Tacy uniżeni, pokorni, ale niekiedy wystarczy w tej codziennym życiu nadepnąć
na tego uniżonego, czy dotknąć jego ego. I co wtedy następuje? Wtedy pokazuje się, jakie to życie jest naprawdę. Czy następuje wybuch i obrona swojej godności, czy nie? Usługując w jednym zborze na ten właśnie temat, po nabożeństwie podeszła do mnie jedna osoba i powiedziała, to było bardzo, bardzo dobre słowo. To słowo dzisiaj było potrzebne tak wielu ludziom w tym zborze. Tak, bracia, siostry, widzimy pychę u innych. Ale czy dostrzegamy ją w swoim życiu? Jeśli, bracie, siostro, słuchasz mnie dzisiaj z tych ławek i myślisz sobie, że ta osoba albo ta osoba, dobrze, że dzisiaj jest, że może to usłyszeć, a szkoda, że tamtej czy tamtej osoby dzisiaj nie ma, bo tak by się jej to przydało, to chcę ci powiedzieć, że właśnie ty jesteś tą osobą, która najbardziej tego potrzebuje. Pycha to najbardziej ukryty grzech. Każdy z nas ma, niezależnie od tego, kim jesteśmy, jakie mamy wykształcenie, co posiadamy, jaką zajmujemy pozycję społeczną, a my swój rodzaj i swój poziom pychy. Tak więc powiemy dzisiaj kilka słów o pysze, o chorej pokorze, o zdrowej ambicji, o zdrowej dumie, prawdziwej pokorze i fałszywej pokorze. Czym jest pycha? Pycha to przede wszystkim fałszywy obraz samego siebie. Złe postrzeganie, fałszywe, kłamliwe postrzeganie samego siebie. Widzimy siebie, swoje możliwości, swoje zdolności, uzdolnienia, swoją pozycję zawsze wyżej niż jest rzeczywiście. W swoich zamiarach, planach, w swoim postępowaniu sięgamy zawsze wyżej. Chcemy sięgnąć zawsze wyżej, niż jest to dla nas w ogóle możliwe, albo niż w ogóle jest to dla nas. Pycha odrzuca od siebie, nie akceptuje, nie dopuszcza prawdy o swoich błędach, o swoich wadach, o swoich słabościach, o swoich upadkach. Chce to zataić i nie chce to do swojej świadomości dopuścić. Pycha lubi porównywać się z innymi. Zwłaszcza z tymi, których uważa za gorszych, bo wtedy na ich tle czuje się lepiej. Pycha lubi gardzić innymi, odczuwać pogardę, czy wyrażać pogardę. Może swoimi słowami, może swoją mimiką, gestami, a czasem tylko w swoich myślach. A cóż on tam potrafi? A co on tam umie, wie? Ma takie staroświeckie poglądy. Tak dziwnie się ubiera, tak dziwnie się odzywa i tak dalej, i tak dalej. Pycha lubi gardzić innymi. Pycha nie dostrzega dobrych rzeczy w drugich. Nie dostrzega albo umniejsza zasługi innych. Nie dostrzega zasług innych albo umniejsza zasługi innych,
ale sama w sposób, różny sposób, stara się wypromować swoje zasługi. Pycha nie lubi chwalić innych, bo to by się do czegoś przyznała, że inni są lepsi. Ale za to w sposób dyskretny lub jawny stara się, aby to ją pochwalono. Pycha nie lubi dziękować innym. Ale stara się tak robić, żeby jej dziękowano. Motywacją działania pychy, niekiedy dobrego działania, poświęcenia, trudu czy czegokolwiek, dobrych rzeczy, jest zawsze to, aby być dostrzeżoną, aby ją dostrzeżono, aby być cenioną, aby uznano jej zasługi, aby jej podziękowano, aby ktoś był jej wdzięczny, aby ją szanowano. A kiedy tak się nie dzieje, nie może tego znieść i ścierpieć. Nie może ścierpieć i znieść, kiedy zrobi coś, a nikt jej nie podziękuje, nikt jej nie dostrzeże, nikt jej nie doceni i nie uszanuje. Pycha nie uznaje autorytetów nad sobą, ludzkich autorytetów nad sobą. Wiecie, jeśli ktoś nie uznaje autorytetu nad sobą, a mówi, moim autorytetem jest tylko Bóg, to jest to wielki znak ostrzegawczy. Pycha nie uznaje dobrych ludzkich autorytetów nad sobą. Pycha zawsze wie lepiej. W dyskusjach zawsze jest przekonana o swojej racji, zawsze o swoją rację przekonuje innych, zawsze udowadnia, że wie lepiej i każda dyskusja musi się zakończyć na jej racji. Nie potrafi ustąpić. Nie przyjmuje rad innych, bo wie lepiej. Nie potrafi poprosić innych o pomoc, o radę, no bo wie lepiej, bo jest niezależna od innych. Pycha nie przyznaje się do swoich pomyłek, do błędów. Zawsze znajdzie usprawiedliwienie. Zawsze znajdzie wymówkę. Tak powie, tak zawinie, że zawsze wyjdzie na swoim, że to nie ona. Pycha nie umie przeprosić. Przychodzi to bardzo trudno, bo pycha szuka winnych. Nie ona jest winna, ale zawsze ktoś inny, a może sytuacja, a może okoliczności, a może coś się wydarzyło, co może usprawiedliwić i zrzucić z niej winę. Pycha musi wygrać. Pycha musi dominować. Pycha musi odnieść sukces. Nieważne jakim kosztem. A kiedy widzi błogosławieństwo, sukcesy innych, to zawsze dopatruje się, że oj, oj, jemu tak się powodzi, to musiał zrobić jakiś przekręt. To coś jest nie tak. Nie potrafi. Nie potrafi przyjąć, że ktoś jest lepszy lub ma coś lepszego od niej. Jeśli słucha kogoś uważnie, bardzo uważnie, to raczej po to, aby zobaczyć, czy nie popełnił jakiegoś błędu. Taka jest pycha. Gdybyśmy pomyśleli o sobie, to powiemy, no nie, ja nie jestem pyszny. Ale jeśli przeanalizujemy
wiele swoich zachowań, wiele swoich reakcji, wiele swoich postępowań, to tak często ja w swoim życiu i myślę, że wy, bracia, siostry, możemy dostrzec tam pychę. A pokora, przeciwstawna cecha, czym jest pokora? Może najpierw powiedzmy, czym nie jest pokora. Pokora nie jest rezygnacją z rozwoju, postępu, osiągania sukcesu. To nie jest pokora. Kiedy rezygnujemy z tego, żeby się rozwijać, osiągać sukces. Ambicje, dobrą ambicję mamy od Boga. Służy naszemu rozwojowi, temu, żeby osiągać coraz lepiej, coraz wyżej. Ale ta ambicja też może być skażona pychą wtedy, jeśli nie umiemy przegrać. Jeśli nie umiemy ponieść porażki. A więc pokora nie jest rezygnacją z rozwoju. Można się rozwijać, osiągać sukcesy i przy tym być naprawdę pokornym. Pokora nie jest także niedostrzeganiem swoich obdarowań. Każda pokora, prawdziwa pokora, zawiera w sobie element zdrowej dumy, świadomości tego, kim jestem w Chrystusie i czym Chrystus, Bóg, mnie obdarował, że jestem Jego dzieckiem, Jego dziedzicem, mam duchowe błogosławieństwa od Niego, ale mam także wyposażenie do tego wszystkiego, co jest mi potrzebne tu na ziemi, od Niego. Jego obdarowania, Jego zdolności, Jego mądrość i wszystko, co jest mi tutaj potrzebne. Bo Bóg darował nam wszystko, co jest do życia tutaj na ziemi i do pobożności wszystko. Bo wiecie, wtedy, kiedy my widzimy tylko swoje wady i niedociągnięcia i na tym się skupiamy, co prowadzi nas do rezygnacji, depresji, to jest chora pokora. Pokora także nie jest zaprzeczeniem dobrobytu, tego, że coś posiadamy. Jeśli jesteśmy materialnie bogaci, to wcale nie znaczy, że jesteśmy pyszni. Możemy mieć dużo i wcale chcąc być pokorni, nie musimy tego zaprzeczać. Ja niczego nie mam. To nie jest moje. Nie. Prawdziwa pokora to jest mieć, ale tak, jakbym nie miał. Czyli nie przywiązuje do tego wagi. Zachowuje się tak, jakbym po prostu nie miał. A mam. Mam i jestem świadomy, że to, co mam, mam od Boga. To, co mam, dał mi po to, abym był szafarzem tego wszystkiego i abym tym wszystkim, co mam, mógł służyć innym. Pokora także nie jest słowną deklaracją. Jaki ja jestem biedny. Jaki jestem nieudacznik. Ja naprawdę nie umiem, nie potrafię, nic mi nie wychodzi, nie daję sobie rady. Inni są we wszystkim na pewno lepsi ode mnie. Pokora nie potrzebuje się reklamować. Pokora nie woła, tu jestem z moimi wadami i niedociągnięciami. Wiecie, bo kiedy tak mówimy, to najczęściej jest to fałszywa pokora. Jest to krzyk duszy, niech ktoś temu zaprzeczy. Jeśli ktoś mówi, ja jestem naprawdę biedny, ja nie potrafię, ja nie umiem i tak dalej, już to wymieniałem przed chwilą, to najczęściej mówi to z nadzieją i oczekiwaniem, że ktoś powie, o nie, ty taki nie jesteś, to nieprawda. Ty jesteś cudowny, ty jesteś wspaniały, wszystko potrafisz dobrze i w ogóle lepiej niż wszyscy inni. I tak go podbuduje, podładuje. Pokora także nie jest odrzucaniem pochwał.
o, nie chwalcie mnie, bo to nie jest prawda. Ja tak nie jestem. I to też jest oczekiwanie, żeby ktoś powiedział, to jest prawda, ty naprawdę taki jesteś. Pokora tym nie jest. Ale czym jest pokora? Pokora to przede wszystkim przyjęcie całej prawdy o sobie. Czyli przyjęcie tej prawdy, co mam w Chrystusie, kim jestem w Chrystusie, czym On mnie obdarzył, w co mnie wyposażył, co mi podarował, co mam od Niego, ale także przyjęcie tej prawdy o swoich złych stronach, tej prawdy o potrzebie zmian, tej prawdy o swoich błędach, pomyłkach, tej prawdy o swoich wadach, słabościach, niedociągnięciach, niedoskonałościach. Pokora to poczucie uzależnienia, poczucie zależności od Boga, ale także od ludzi. Pokora to ta faktyczna równowaga. Nie z jednej strony, kim ja jestem, napuszony paw, nie z drugiej strony, ten nieudacznik, który nic nie potrafi, ale świadomy swoich obdarowań, ale także swojej zależności od Boga i od innych ludzi. Pokora to zgoda. Zgoda na swoje wady, na ograniczenia, zgoda na życie, na sytuacje, na niekiedy problemy, które są, ale oczywiście nigdy nie jest zgodą na grzech i na zaniedbania. Pokora nie szuka pochwał. Pokora nie szuka wdzięczności. Wiecie, ale to nie znaczy, że mamy tak żyć, aby nie zasługiwać na wdzięczność i aby nie zasługiwać na pochwały. Że mamy tak postępować, byle jak w pracy i wszędzie, żeby też ktoś nas nie pochwalił i nam nie podziękował. Nie. Odwrotnie. Mamy w naszym życiu, w każdej dziedzinie robić wszystko tak, aby zasługiwać na pochwały, aby zasługiwać na zaszczyty, aby zasługiwać na wdzięczność od innych. Ale pytanie, które ujawnia, czy jesteśmy pokorni, czy pyszni, jest takie. Jak się zachowujemy i co czujemy wtedy, kiedy zrobiliśmy wszystko najlepiej? Kiedy zrobiliśmy wszystko, jak umieliśmy i dobrze, a nikt nas nie pochwalił. A nikt nam nie podziękował. A niekiedy zamiast podziękowania, zamiast pochwały, spotkaliśmy się z krytyką. Spotkaliśmy się z naganą. A może ktoś wyśmiał nas, zadrwił sobie z naszego poświęcenia, z naszego trudu, z naszej pracy, z tego wszystkiego, co wykonaliśmy. Jak wtedy się czujemy, bracia, siostry? Czy w nas kipi złość, gniew? Już nigdy nie będę się poświęcał. Już nigdy nie będę się angażował. Nikt mi nie podziękował. Nikt mnie nie pochwalił. Koniec. Czy też pokora potrafi znieść bez negatywnych emocji. Potrafi znieść to, że ktoś nas nie doceni, to, że ktoś nam nie podziękuje, że ktoś nas nie pochwali, potrafi znieść krytykę, wyśmianie.
Pokora nie szuka tego, aby wygrać, aby jej rady zasięgano, aby wybierano ją przed wszystkimi, aby ją zauważono. Nie, nie szuka tego. Ale tak samo, jak powiedziałem przed chwilą, to nie znaczy, że mamy tak żyć, aby nas nie doceniano. Że mamy tak pracować i postępować, aby nas nie szanowano, nie liczono się z naszym zdaniem. Nie. Odwrotnie. My mamy tak żyć, tak pracować i tak postępować, drodzy bracia i siostry, aby nas zauważono, aby nas doceniano, aby nas szanowano, aby liczono się z naszym zdaniem, z naszymi umiejętnościami, z naszym doświadczeniem, aby zasięgano naszej rady, ale co się dzieje w naszym życiu, w naszych sercach, kiedy tak żyjemy, tak postępujemy, kiedy tak się staramy, a nas nie docenią, a nas nawet nie zauważą, że coś zrobiliśmy dobrego, a docenią innych, a wybiorą innych. Może jesteśmy ekspertami w danej dziedzinie, uznawanymi przez innych ludzi, ale nagle znajdujemy się w sytuacji, gdzie nas ignorują, gdzie nie chcą naszego zdania. Jak się wtedy czujemy? A jak się czujemy, kiedy zostajemy niesłusznie oskarżeni o coś, niesłusznie o coś posądzeni? Jak się czujemy, kiedy nas zranią postępowanie, słowa innych ludzi, może nawet najbliższych? Jak się czujemy wtedy, kiedy zostajemy odrzuceni czy skrzywdzeni? Co dzieje się w naszym życiu? Czy to jest bunt? Czy to jest walka o swoją godność? Czy to jest może rozgoryczenie, zniechęcenie? Bracie, siostry, pokora potrafi znieść krytykę, wzgardę, poniżenie, odrzucenie, zranienie. Potrafi znieść bez żadnych złych emocji. Z radością, spokojem w sercu. A co robimy wtedy, kiedy popełnimy błąd? Nie chodzi o to, bracia, siostry, abyśmy tak żyli, żeby popełniać błędy, żebyśmy podchodzili do swojego życia czy pracy niedbale, z lekceważeniem. Nie. Ale jeśli przydarzy nam się błąd, czy umiemy się do niego przyznać? Czy umiemy przeprosić? Czy może umiemy też podziękować za zwrócenie uwagi? Czy umiemy? Wiecie, są osoby wokół nas, wobec których łatwo się jest przyznać, łatwo jest przeprosić, łatwo nawet podziękować za uwagę, ludzie, których bardziej szanujemy, ale są ludzie i to wiemy, wobec których się przyznać się do błędu jest bardzo trudno. A przeprosić to jeszcze trudniej. Pokora potrafi znieść. Pokora potrafi znieść. Spokojem, z radością te wszystkie trudne sytuacje. Apostoł Paweł w liście do Filipian podaje nam definicję pokory. W pokorze, to jest drugi rozdział, trzeci werset, druga część. W pokorze uważajcie jedni drugich za... Nasze tłumaczenie mówi wyższych, ale właściwsze tłumaczenie jest za ważniejszych od siebie. Jedni drugich uważajcie wzajemnie za ważniejszych od siebie. Ja mam mojego brata, moją siostrę, czyli widzę was teraz wszystkich z przodu, przed sobą uważać za ważniejszych od siebie. Mam cenić was. Wasze zdanie, wasze opinie niekiedy bardziej niż moją. Mam was szanować,
nigdy nie mówić źle, czy z pogardą, czy jakkolwiek o swoim bracie. Zawsze z szacunkiem, zawsze dobrze. Mam liczyć się ze zdaniem każdego z was, może nawet bardziej niż z własnym. Jedni drugich, wzajemnie. Czyli ja was, a każdy z was mnie. Od kogo mamy zacząć? Najlepiej byłoby, żebyście wy uważali mnie za ważniejszego od siebie, a wtedy ja będę uważał was za ważniejszych ode mnie. Zgoda? Nie, bracie, siostry. Każdy z nas zaczyna od siebie. Od siebie. I niezależnie nasza postawa ma być niezależna od postawy tej drugiej osoby. Ja mam uważać za was. Mówię was, a tak jest globalnie wszyscy, ale każdego z was osobna. Może najbardziej tych, z którymi najczęściej w zborze przebywam, czy mam największy kontakt, za ważniejszego od siebie, niezależnie, czy ten brat, czy ta siostra uważa mnie ważniejszego od siebie. To samo dotyczy się w naszej rodzinie. No, czy to nie jest trudniejsze? Ja mam uważać moją żonę za ważniejszą ode mnie. Niezależnie od tego, czy moja żona będzie uważać mnie ważniejszego od siebie. Wiecie, są takie dziedziny i tacy wśród was, których by mi było łatwiej w pewnych dziedzinach i pewne osoby uważać za ważniejszych od siebie. Nie miałbym z tym problemu. Ale są pewne dziedziny życia, szeroko pojętego, w którym ja uważam się za tego, co się zna na rzeczy i może tak naprawdę uważam się ważniejszego, za ważniejszego od was. A Biblia mówi inaczej. Gdyby to jeszcze było napisane, jedni drugich uważajcie za równych sobie, to byłoby, wiecie, no łatwiej, no bo równy z równym to sobie może pogadać. Ten chce tak i dojdą do kompromisu. Ale uważać drugiego za ważniejszego od siebie, no to znaczy go uznać, cenić, szanować, liczyć się z jego zdaniem, przyjąć od niego krytykę, uwagę. Uważać go za ważniejszego. Czy to jest łatwe? Bardzo trudne. Bardzo trudne. Zobaczcie, jak Boże Słowo wysoko stawia nam poprzeczkę. Jak wysoko ustawiona jest Boża poprzeczka dla standardu życia, jakim jest pokora i dla wizytówki naszego życia, jaką jest pokora. Pokory trzeba się uczyć. Pycha, znienawidzony przez Boga grzech. Pierwszy grzech, który stał się tak naprawdę przyczyną, albo mogę powiedzieć praprzyczyną wszystkich grzechów. Ale pycha, która jest naturalną skłonnością naszej starej natury. I jak często się w nas odzywa. A pokora, Boży standard naszego życia, wizytówka nowej natury, nie jest naszą naturalną skłonnością. Nie. Nie jest naturalną cechą naszego charakteru. Nie, bracia, siostry. Nie jest też darem Ducha Świętego. No bo to byłoby dobrze. Bóg by nas obdarował. Jedna modlitwa o dar Ducha Świętego z przodu i wychodzimy wszyscy stąd
pokorni. Ale tak nie jest, bo pokora jest owocem. Owocem, który wyrasta na drzewie naszej nowej natury. I pokory trzeba się uczyć. I Piotr mówi w swoim liście: ukuszcie się, uniszcie się pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Bracia, siostry, radosna nowina. Bóg chce nas wywyższyć. Bóg chce naszego wywyższenia w naszej rodzinie, w służbie, w zborze, w różnych dziedzinach naszego życia. Bóg chce naszego wywyższenia. Bóg chce naszej promocji. Ale w swoim czasie i na swoich warunkach. Bo najpierw Bóg musi nas nauczyć pokory, aby mógł nas wywyższyć, bo inaczej Boże wywyższenie by nas duchowo zabiło. Bóg wywyższył wiele osób. W Biblii o nich czytamy. Bóg wywyższył Józefa. On miał sny, miał wizje i te sny i ta wizja się spełniły. Był władcą Egiptu, drugim po Faraonie i rzeczywiście jego rodzice, jego bracia wielokrotnie kłaniali mu się aż do ziemi. Ale przedtem, nim go wywyższył, bo wywyższył go w swoim czasie, przez wiele lat uczył go pokory. Znienawidzony, sprzedany przez braci, w niewoli u Potyfara, później w więzieniu, długie i ciężkie lata nauki przed Bożym wywyższeniem. Mojżesz, wywyższony przez Boga, przywódca narodu wybranego, wyprowadził narody wybrane z ziemi egipskiej. Człowiek, który rozmawiał z Bogiem, do którego przyznawał się Bóg. 40 lat Mojżesz uczył się, co to znaczy być kimś. Jako przybrany syn Faraona. Ale potem 40 lat Mojżesz uczył się, co to znaczy być nikim. Bo dla Egipcjanina największą hańbą było być pasterzem owiec. A kiedy się już nauczył, to przez 40 następnych lat Bóg mógł wywyższyć i mógł używać człowieka, który stał się nikim. Bóg wywyższył Dawida, namaścił go na króla i był chyba najwspanialszym królem w dziejach Izraela. Izrael pod żadnym panowaniem nie doszedł do takiej potęgi jak za czasów Dawida. Ale przed jego wywyższeniem były lata nauki, ucieczki przed Saulem. Bóg wywyższył Piotra jako apostoła, używanego w cudach, znakach. Ale były momenty nauki, kiedy Jezus musiał mu powiedzieć: idź precz ode mnie, szatanie. Były momenty, kiedy pewny siebie Piotr powiedział: wszyscy mogą się ciebie zaprzeć, ale ja nie. I potem płacz, gorzki płacz, załamanie się. I Piotr mówi: wracam do łowienia owiec. Nie dam rady. Ale Pan Jezus z powrotem go dźwignął. Paweł, ewangelista narodów, używany przez Boga, ale poniżany, doświadczany przez rozmaite prześladowania. I sam mówi o sobie: abym się zbytnio z objawień Bożych nie wynosił, wbity został w moje ciało cierń, aby mnie policzkował, czyli upokarzał. Tak, bracie, siostry, Bóg chce nas wywyższyć, ale przedtem musi nas do tego wywyższenia przygotować przez naukę pokory. Tak jak uczymy się, kochani, chodzenia przez to
że jako dzieci zaczynamy chodzić, choć często potem upadamy. Tak jak uczymy się pływania pływając, tak jak uczymy się języków obcych, starając się mówić w tym języku, tak jak uczymy się obsługi komputera, pracując na komputerze, tak uczymy się pokory przez akceptację i przeżywanie czego? Upokorzeń. Tak, może to tak smutno brzmi z tego miejsca, ale taka jest Boża prawda. Czas Bożego przygotowania może być czasem bólu, czasem rozczarowań, czasem niepowodzeń, jeśli Bóg chce nas wywyższyć. Ale, bracia, siostry, długość tego czasu, natężenie przeżyć, które w tym czasie będziemy przeżywać, zależy tylko od nas. Bo jeśli jesteśmy takimi Bożymi dziećmi, którzy nie bardzo chętnie uczymy się pokory, to ten czas będzie trwał dłużej. Wiecie, bo możemy uciekać przed nauką pokory. Tak jak niewolnica Saraj. Saraj ją chciała upokorzyć, a ona uciekła. Wiecie, my też możemy tak unikać pewnych sytuacji, unikać pewnych rozmów, wiele razy się da, unikać pewnych osób, które nam nie bardzo pasują, unikać pewnych sytuacji, uciekać przed poniżeniem. Możemy zachowywać obojętność, a niech sobie tam mówią. Poglądam sobie coś na smartfonie w międzyczasie. Możemy uciec w narzekanie, jakie sytuacje trudne, jakie trudne przeżycia, a jacy trudni ludzie w moim życiu, na mojej drodze. A możemy uciec w bunt. Ja nie pozwolę deptać sobie swojej godności. Ja nie pozwolę na to, żeby mnie poniżano. Tak, kiedy zaczynamy przeżywać takie sytuacje, które są dla nas poniżające, kiedy spotykamy ludzi, możemy nawet krzyczeć i wygrażać się, kto dotyka się dziecka Bożego, dotyka się źrenicy Bożego oka. Myślimy, że te sytuacje, trudne przeżycia, to diabeł nagotował na naszej drodze. A nie zdajemy sobie sprawy, że to Bóg używa ludzi, używa sytuacji, używa okoliczności, aby uczyć nas pokory i leczyć nas z pych. Tak, bracia, siostry, Bóg używa sytuacji, a chyba najczęściej używa ludzi. Mojej żony, która nigdy nie boi się zwrócić mi uwagi i dzięki Bogu za to. No bo myślę, że wy byście się 10 razy zastanowili, żebyście mi zwrócili uwagę. Ale tak to jest. I to jest dzięki Bogu. Używa dzieci naszych, bliskich naszych. Tak, pastora, usługującego. A niekiedy używa na przykład policjanta, który da nam mandat za to, że arogancko zachowujemy się, nie przestrzegając praw. Szefa w pracy, nieznośnego współpracownika czy kolegę, przypadkową osobę. Używa po to, żeby nas uczyć pokory. Jeśli więc się buntujemy i staramy się uciec, to ten czas nauki będzie trwał dłużej, bo Bóg ma więcej pracy z nami, a przeżycia, które będziemy przeżywać, będą trudniejsze i bardziej bolesne. Bo, bracia, siostry, jeśli deklarujemy, że jesteśmy Bożymi dziećmi, że kochamy Boga, że chcemy iść za Nim, to Bóg nie zostawi nas w spokoju, jeśli tak mogę powiedzieć. Będzie uczył nas pokory i leczył nas z pychy.
jeśli nie bardzo chcemy się uczyć, to On zadba o to, żeby zawsze po pysze przyszedł upadek, hańba, porażka. Ale możemy tego uniknąć. Możemy tego uniknąć. Wielu sytuacji, wielu upokorzeń możemy uniknąć, bo apostoł Piotr wzywa: ukuszcie się pod mocną ręką Bożą, a więc sami przyjmijcie postawę pokory. Sami się ukuszcie, aby wielu sytuacji nie musieć przeżywać. Jak mamy to zrobić? Po prostu, po pierwsze, zmienić swoje nastawienie i przestać uciekać. Po pierwsze, przyjąć chwilę upokorzeń, przeżycia, które prowadzą nas do upokorzenia, nie jako coś złego, trudne doświadczenia, ale jako szczególną Bożą łaskę. Potraktować te chwile jako szczególne dobrodziejstwo i Boże błogosławieństwo, które prowadzi nas do świętości, które służy nam do dobrego, do naszego dobrego. I przyjmować każdego dnia postawę pokory. A jaka jest postawa pokory? No wiemy, cały czas dzisiaj z tego miejsca i na tym nabożeństwie o tym właśnie mówiliśmy. Boże wezwanie dla nas, każdego z nas, bracia, siostry, nie tylko na ten dzisiejszy dzień, ale na każdy następny do końca dni naszej pielgrzymki. Wszyscy, wszyscy przyjmijcie wobec siebie postawę pokory, gdyż Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym okazuje łaskę. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Jego czas ma nadejść, ale to jest Jego czas. Nie chciejmy tego czasu przyspieszyć. Bóg ma swój czas. Czas, w którym uczy każdego z nas pokory. I ja nie mogę patrzeć na was, ani wy na mnie. To kazanie, które dzisiaj powiedziałem, bracia, siostry, tak naprawdę to moje przeżycia. Bóg pokazuje mi, wiecie, nawet w wielu sytuacjach, w których przedtem nie zdawałem sobie sprawy, że motywacją niektórych moich zachowań, wypowiedzeń, reakcji jest pycha. Bóg mi to wskazuje i uczy mnie pokory. I tak jak powiedziałem, nauka ani dla mnie, ani dla was nie jest łatwa. Ale tak naprawdę chcę, aby to wszystko, co powiedziałem tutaj, stało się realnością dla mojego życia każdego dnia. A wam też tego bardzo życzę. Bo życzę każdemu z was, jak tu jesteście na tej sali, każdemu z was życzę Bożego wywyższenia. Bożego wywyższenia. W rodzinie, w pracy, w służbie, w zborze. Życzę wam wywyższenia przez to, żeby Bóg obdarowywał was mocą, namaszczeniem, mądrością. Życzę wam wywyższenia w Jego czasie. W czasie, w którym będzie uczył każdego z nas pokory. Niech Bóg błogosławi swoje słowo. Amen.